Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że kliknęliście na ten film. Jeśli jesteście tutaj nowi, serdecznie zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ pojawia się tutaj bardzo wiele inspiracji, ciekawych, wegańskich, zdrowych, roślinnych przepisów i dużo fajnych rzeczy. Naprawdę nie chcecie, żeby to Was ominęło. A jeśli dobrze już mnie znacie, to witajcie ponownie i cieszę się, że w końcu mam możliwość, by trochę z Wami porozmawiać, ponieważ nie było mnie tu dość długi czas. I muszę Was niestety zmartwić, ten film to nie jest film z cyklu, wracam na YouTube'a, jestem gotowa do akcji, gotowa do tworzenia, tylko raczej film, który Wam powie, co się ostatnio działo u mnie, że nie wstawiałam żadnych filmów, nie wstawiałam żadnych przepisów, za dużo się nie udzielałam i chciałam Wam powiedzieć, że ten stan jeszcze potrwa przez około miesiąc, maksymalnie dwa, a potem wracam ze zdwojoną siłą. Jestem ostatnio bardzo, bardzo zajęta. Tak jak wiecie, jeszcze jestem studentką, studiuję finanse i rachunkowość i za niespełna miesiąc, przynajmniej taki jest plan, będę bronić moją pracę magisterską. Obecnie jestem na etapie pisania, jestem również na etapie rozpoczęcia ostatniej już sesji egzaminacyjnej jako studentka. Trochę tego będzie, dużo projektów, egzaminy, wiadomo, dużo nauki. Ponadto cały czas zajmuję się moim biznesem internetowym, czyli rozkręcaniem mojego bloga i właśnie działania w mediach społecznościowych. Tak więc robię naprawdę wiele, wiele rzeczy naraz. I w ostatnim miesiącu bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo się działo i o tym właśnie chciałam Wam trochę opowiedzieć, ponieważ traktuję Was jako takich moich internetowych przyjaciół, tak więc chciałam Wam dać mały taki update, o co chodzi ze mną, ponieważ piszecie mi wiadomości, piszecie mi maile, hej, co się z Tobą dzieje, żyjesz, wszystko jest okej, martwię się, to jest naprawdę przemiłe i chciałam Wam powiedzieć, że wszystko jest okej, jest nawet lepiej niż okej, ale do tego wszystkiego dojdziemy. Więc po kolei, co się działo w ostatnim czasie? Zacznijmy od tego, że ostatnio dawałam wykład na mojej uczelni, czyli na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Był to wykład dla 120 osób, Lidl był moim sponsorem i właśnie zasponsorował dla większości uczestników pakiety pełne orzechów, bakalii i przepysznych rzeczy. Były nagrody od Primavica, ponieważ ja jestem ambasadorką firmy Primavica. Ogólnie podczas wykładu mówiłam właśnie o diecie roślinnej, jak ona wpływa na nasz organizm, dlaczego warto i to była też w sumie taka pogadanka, żeby trochę zachęcić do tego i pokazać, że weganie to nie są jacyś, nie wiem, dziwni ludzie, bushmeni, którzy wyszli z lasu i jedzą trawę zebraną gdzieś tam i że dieta wegańska to nie tylko sałata i kamienie. Był to taki wykład, który wprowadzał w ten świat weganizmu, wprowadzał zainteresowanych po prostu w ten zielony, przepiękny, cudowny świat. To jest taka moja naprawdę życiowa misja, żeby mówić do ludzi i im coś dawać z siebie i żeby działać. Jestem taką życiową aktywistką i naprawdę kocham to, co robię. Kolejny taki wykład odbędzie się 7 czerwca. Jeśli jesteście z Poznania lub okolicy, macie ochotę przyjechać, zapraszam Was bardzo serdecznie. Wykład jest w głównej mierze dedykowany dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, pracowników lub absolwentów, ale jest to wykład, który będzie organizowany w takiej największej auli naszego uniwersytetu. Prawie 300 osób, tak więc myślę, że miejsca wystarczy, choć w sumie zapisy ostatnio na ten wykład rozeszły się bardzo szybko i po 24 godzinach musiałam już zamknąć listę, bo i tak było już o 100 osób za dużo, ale o tym by dużo gadać. Ale jeśli macie ochotę, to z pewnością warto jest się zapisać i może się akurat spotkamy. Wykład jest oczywiście bezpłatny, kosztuje to tylko Wasz czas i chęć po prostu posłuchania mnie, co mam do zaprezentowania, a z pewnością z
wykładu jeszcze wyjdziecie obdarowani orzechami, owocami i masłem orzechowym, tak więc jest ekstra, polecam. Organizacja tego wykładu zajęła mi naprawdę bardzo dużo czasu, ponieważ wszystkim zajmowałam się sama, począwszy od marketingu, po samą taką logistykę, poszukiwanie właśnie tych sponsorów, wszystko sama ogarnęłam i jestem naprawdę bardzo z siebie dumna, że tak mi się udało to zrobić. I to drugie spotkanie 7 czerwca to będzie takie jeszcze z większą pompą, więc mam nadzieję, że kogoś z Was zobaczę. Co się jeszcze działo? Praktycznie dzień po moim wykładzie, który był dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem, był kolejny bardzo interesujący dzień, ponieważ nawiązałam współpracę z kuchnią Lidla. Jak wiecie, Lidl jest moim sponsorem na wszystkich takich wydarzeniach, warsztatach, wykładach, zawsze mnie sponsorują, tak samo jak Primavica, ale tym razem byłam jakby w kuchni Lidla w innej roli, ponieważ gotowałam razem z mistrzem Pawłem Małeckim i robiliśmy pewne słodkości. Na razie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, tylko powiem Wam, że razem z Pawłem przygotowałam ekstra przepisy. On robił jedną rzecz na słodko, która jest tradycyjna, a ja robiłam takiej nowoczesnej i wegańskiej wersji. Tak więc naprawdę było to ekstra przeżycie nagrywać w takim prawdziwym studio z tymi reżyserami i z tym światłem, z tymi reflektorami, wieloma kamerami, które po prostu są na Ciebie skierowane. Naprawdę jest to ekstra przeżycie i nie mogę się doczekać, aż ten film już ujrzy światło dzienne i będę Wam mogła pokazać, nad czym tam pracowałam. Tak więc jestem bardzo podekscytowana tym, że udało mi się nawiązać współpracę z tak dużą firmą i zobaczymy, co czas przyniesie. Co się jeszcze działo? Praktycznie tydzień po tym pojechałam do Warszawy na bieg wegański. Była to bardzo spontaniczna decyzja, specjalnie jakoś nie planowałam tego wyjazdu, ale zostało mi zaproponowane właśnie, bym pojechała i się tam przebiegła, jako że jestem wegańską blogerką, bieg wegański, jestem już biegaczką. Wydawało się, że ten bieg jest idealny dla mnie i że nie mogę go przegapić. Tak więc spakowałam się, wsiadłam pociąg, pojechałam. Przy okazji też miałam jedno takie, powiedzmy, biznesowe spotkanie w Warszawie, co naprawdę przyniosło wiele pozytywnych rzeczy. Przepraszam, że tak mówię bardzo enigmatycznie, ale nie chcę i nie mogę na razie wyjawić tego, co się będzie działo. Ale będzie się działo bardzo dużo i pracuję nad jednym takim projektem, który jest ekstra. Bosko, jak zwykle, to już tradycja, że ten zegar mi przeszkadza, ale dobrze. Więc miałam jedno fajne spotkanie. Potem spotkałam się jeszcze z moim znajomym, poszliśmy coś zjeść. No nic, rano wstałam i pojechałam na to całe wydarzenie, na ten bieg wegański. Wydaje mi się, że zrobię osobny film, właśnie taką relację z tego biegu wegańskiego w Warszawie, ponieważ udało mi się nakręcić trochę tak w tu i ówdzie i wydaje mi się, że to może być dla Was interesująca taka relacja. Na ten moment tylko Wam powiem, że nieoczekiwanie pobiegłam dość szybko i zajęłam pierwsze miejsce w kategorii wiekowej i stanęłam na podium, wygrałam nagrodę i mam takie fajne trofeum, które mogłabym Wam pokazać, ale to jeszcze będzie okazja, nagram osobny film na ten temat. I praktycznie po tym biegu, taka cała w błocie, bo padał deszcz i był to taki bieg trochę taki, po takich górkach, przez las, cała taka w błocie, pojechałam na sushi wegańskie oczywiście, więc była niezła wyżerka. No i nic, wsiadłam w pociąg i wróciłam do Poznania. Więc w Warszawie notabene spędziłam niespełna 24 godziny. Mniej, nawet mniej. Był to bardzo intensywny czas, ale nie żałuję, mimo że naprawdę ten wyjazd nie do końca był mi na rękę, ponieważ zajmowałam się wieloma rzeczami naraz. Nadal tak po prostu moje życie jest trochę takie zwariowane, dużo się dzieje, ale fajnie było tak trochę pojechać i odetchnąć
i w sumie ten wyjazd niby taki męczący, bo to bieg 10 km i w ogóle, ale raczej wypoczęłam. Podróż pociągiem do Warszawy, bieg i podróż z powrotem do Poznania to były po prostu czynności mniej męczące niż to wszystko, czym się obecnie zajmuję. Tak więc tak czy siak trochę wypoczęłam. No, ale żeby nie było, nie narzekam na to, naprawdę jest super, tylko po prostu staram się Wam nakreślić, jak obecnie wygląda moje życie, żebyście jakoś tak wiedzieli. Jest szalone. Więc działo się naprawdę bardzo dużo i będzie się działo jeszcze więcej. Naprawdę nawet nie sądziłam, że mój blog i kanał na YouTube tak będzie rozkwitał. Jestem Wam naprawdę niezmiernie wdzięczna, że chcecie mnie oglądać i że ze mną jesteście i że mnie wspieracie. No dobra, i to jest taki mój mały update, więc podsumowując, wszystko u mnie ok, po prostu jestem bardzo zapracowana. Przez najbliższy miesiąc moje życie będzie wyglądało tak, że będę po prostu siedziała na tyłku, uczyła się, pisała magisterkę, ogarniała różne właśnie rzeczy związane z tą moją pracą, którą staram się sama kreować. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Aha, i jeśli chodzi o kulinaria, to naprawdę mam nagranych tak dużo przepisów. Mam tak dużo przepisów, co najmniej z 15 przepisów już nagranych, tylko nie mam do końca czasu, żeby je przerobić, tak żeby to wrzucić na YouTube'a i wrzucić to na bloga. Tak więc jak tylko się obronię, jak tylko ogarnę te wszystkie moje rzeczy, wow, w ogóle jakie słońce teraz przywaliło, takie olśnienie. No więc jak ogarnę już to wszystko, zamknę pewne etapy mojego życia, to wtedy będę się brała za obrabianie tych wszystkich materiałów, które udało mi się dla Was nagrać i po prostu Was zasypię wszystkimi przepisami, nowymi pomysłami, inspiracjami i tym wszystkim, więc z pewnością kliknijcie w tym momencie teraz na ten czerwony guziczek subskrybuj i naciśnijcie na ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia za każdym razem, gdy wrzucę nowy film, ponieważ tak jak mówię, będzie się bardzo dużo działo. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i dziękuję Wam za wytrwałość, dziękuję Wam za miłe słowa, za komentarze, tak jak zawsze, bo naprawdę bez Was by to wszystko nie miało sensu. Naprawdę nie miałoby to sensu. Nie mogę się również doczekać, by powiedzieć Wam o tym wszystkim, co tak naprawdę się u mnie dzieje, ale jak na razie, dopóki pewne rzeczy nie zostaną po prostu tak powiedzmy sfinalizowane na papierze, nie mogę się nimi dzielić. Ale będzie ekstra. Będzie ekstra. Aha, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tym wszystkim, w tym całym takim moim życiowym galimatiasie jeszcze staram się trenować. Choć tak na dobrą sprawę to trenowanie zeszło na dalszy plan, ale no niebawem mam triatlon, który na pewno będzie dla mnie ciężki. W środku mojej sesji egzaminacyjnej mam dwa triatlony praktycznie po tygodniu, no tak tydzień po tygodniu, więc też dość intensywnie. Sport z pewnością zszedł trochę na dalszy plan, ale wierzę w to, że tak ma być i wierzę w to, że nic się nie dzieje bez przyczyny i że muszę się teraz skupić na innych rzeczach bardziej, a inne po prostu trochę odłożyć. Więc jest naprawdę bardzo aktywnie, ale bardzo pozytywnie. Dobrze, dobrze, kończę już mój wywód. Moje nagranie z Pawłem Małeckim zostanie opublikowane 14 czerwca o godzinie 16, jeśli Was to interesuje, jeśli chcecie zobaczyć je jako pierwsi, więc możecie już tam udać się na ich kanał i po prostu bacznie czekać na to wszystko. Zachęcam Was również do odwiedzenia mnie na Facebooku i Instagramie, ponieważ mimo tego mojego braku czasu, jednak na Facebooku wrzucam regularnie posty, może nie codziennie, ale co drugi dzień. Tak samo na Instagramie bardzo często tam piszę, więc możecie po prostu się dowiedzieć, co u mnie słychać. Jeśli faktycznie brakuje Wam mnie tutaj na YouTubie, możemy po prostu sobie pogadać trochę na Facebooku i Instagramie, póki nie wrócę na YouTuba. I jak zwykle możecie zapisać się do mojego newslettera, dzięki któremu zostaniecie powiadomieni, gdy będzie jakiś nowy przepis lub gdy będzie możliwość spotkania się ze mną na różnych warsztatach, wykładach,
czy innych takich wydarzeniach, które organizuję lub w których będę brała udział, więc z pewnością warto, jeśli jesteście zainteresowani kuchnią roślinną, wegańską i moimi przepisami. Ten mój newsletter jest całkowicie darmowy, nie musicie w ogóle za niego płacić, ale jeśli macie ochotę coś kupić, możecie kupić mojego e-booka z 45 fantastycznymi przepisami wegańskimi. Przepisy te nie znajdują się na moim blogu, są to zupełnie inne przepisy, po prostu stworzone do tej internetowej książki, tak więc z pewnością nic się nie będzie powtarzało. I naprawdę, kurczę, dobra, już powiedziałam wszystko, co chciałam, pewnie ten film będzie naprawdę bardzo długi, ale trudno, po prostu miałam jakoś taką ochotę porozmawiać z Wami, trochę pogadać i no, upewnić się, że jeszcze ze mną tu jesteście. I no dobra, już kończę na dzisiaj. Miło było znowu jak za starych, dobrych czasów sobie porozmawiać, prawda? Widzimy się już niebawem regularnie. Jeszcze trochę cierpliwości i ruszamy z kopyta i będzie pięknie. No dobra, buziaczki moi kochani, trzymajcie się, piszcie mi w komentarzach. Tak jak zawsze staram się odpisywać na wszystkie komentarze, mimo braku jakiegoś tam czasu, zawsze po nocy albo jak jadę gdzieś, albo gdy mam po prostu jakieś 10-15 minut w ciągu dnia, to sobie wejdę na YouTube i poczytam Wasze komentarze i odpiszę, jeśli macie jakieś pytania. Bez problemu piszcie, jeśli coś tam Wam przychodzi. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa, buziaki.